Wiosna ruszyła również w inwestycjach gminy Drelów. Zacznijmy od szóstki. Szóstka i tutaj temat będzie wiązał się z oświatą i szkołą. Rzeczywiście szóstka w tym roku wyjątkowo dobrze się ma, jeśli chodzi o inwestycje, bo akurat zbiegły się dwie duże inwestycje, które przeprowadzamy z funduszy europejskich, oczywiście z zasileniem z funduszy europejskich. Jest to termomodernizacja szkoły, praca właściwie się kończy, zostały tam drobne prace wewnątrz, jeszcze modernizacja docieplenia strychu bodajże jeszcze i przy okazji odwodnienie części budynku. Natomiast generalnie gro prac było poświęconych dociepleniu, termomodernizacji tego obiektu. Tu wartość projektu to jest ponad 550 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie z funduszy europejskich lekko ponad 400 tysięcy. Wydaje mi się, że to będzie już jakby ostatnia, tak, jestem przekonany co do tego, to będzie ostatnia szkoła, która jeszcze takiej gruntownej termomodernizacji nie przeszła, choć nie jest to stary obiekt, jest on wykonany, zmodernizowany 20 lat temu, niemniej technologia mocno poszła do przodu, trzeba przyznać, że rzeczywiście te obiekty, które wcześniej termomodernizowaliśmy ostatnio, chociażby szkołę podstawową w Dołdze, to jest, jeśli chodzi o inwestycje i koszty, i pomniejszenie kosztów eksploatacji budynku strzał w dziesiątkę, ponieważ no, bezsprzecznie mamy mniejsze koszty związane z ogrzewaniem budynku, to widać już w pierwszych latach jakby eksploatacji, a poza tym oczywiście estetyka budynku się zmienia. Szkoła w szóstce dobrze się ma, jeśli chodzi o ilość dzieci, więc to jest obiekt rokujący, warto tam inwestować. Jeśli chodzi o inną inwestycję właśnie w szóstce i właściwie w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły w szóstce, jest to ujęcie wody, stacja ujęcia wody. Mamy dwa ujęcia wody w naszej gminie. Ujęcie wody szósteckie jest właśnie niedawno zbudowane, kilkanaście lat temu. Niemniej biorąc pod uwagę to, że właściwie praktycznie za wyjątkiem jednej miejscowości już mamy zakończoną wodociągowanie naszej gminy. Rozpoczynaliśmy je od 7%, mamy dziś ponad 90% wodociągowania, więc no, rzeczywiście jest porażający efekt, biorąc pod uwagę rozległość obszarową i niewielką gęstość zaludnienia naszej gminy, ale wody zaczyna po prostu nam zwyczajnie brakować. W związku z tym doszliśmy do wniosku, że koniecznym będzie modernizacja ujęcia wody w szóstce poprzez wyposażenie go w dodatkowy zbiornik i to się stanie w najbliższym miesiącu. No i modernizację samych ujęć dwóch, czyli studni, złóż filtracyjnych, pomp, wymiana na nowsze, nowocześniejsze, dodatkowo jeszcze budynek gospodarczy, ale co najistotniejsze, pojawi się kolejny zbiornik. Dlaczego mówię, że wody nam brakuje? Nie brakuje nam wody z ziemi, póki co jeszcze ona jest, jest jej dużo. Natomiast w szczytowych godzinach i dniach rozbioru, najczęściej ma to miejsce w miesiącu czerwcu czy lipcu, w godzinach od godziny 20. czy nawet 19 do późnych godzin nocnych. Te rozbiory są największe, bo włączają się również i podlewania. I wody surowej by nam nie brakowało, natomiast wody uzdatnionej po prostu nam brakuje, a nie możemy wody surowej do sieci wprowadzać, bo wiadomo, wymogi sanitarne i tym podobne. W związku z tym ten buforowy zbiornik, który zapewni nam napełniany w dzień czy w nocy, tam gdzie jest mniejszy rozbiór, zapewni nam rezerwę na oddanie wody wtedy, gdy jest największe zapotrzebowanie, jest nam po prostu niezbędny. W związku z tym będziemy już w tym roku, myślę, że w okolicach miesiąca sierpnia i września, bo wtedy planujemy zakończenie tej inwestycji, mieli ten dodatkowy zbiornik i będziemy już się czuli po prostu bezpieczniej, nawet gdyby przyszły upały i rozbiór wody wzrósł nawet bardziej, jak to miało miejsce w ubiegłych latach, to ta rezerwa będzie. Tutaj też znaczne dofinansowanie, około 1 000 000 zł z funduszy europejskich, to jest jeszcze dawny PROW. Realizujemy po prostu kontrakty, które pozawieraliśmy jeszcze z poprzednimi władzami województwa w tym okresie programowania, w związku z tym no, duża inwestycja, potrzebna inwestycja, myślę, że dzięki wodociągom atrakcyjność osadnicza również naszej gminy i zainteresowanie jej mieszkańców, przyszłych mieszkańców chcących budować domy i osiedlać się na naszym terenie będzie większa, a obserwujemy w tym przedmiocie spory ruch, spore zainteresowanie, wydajemy dużo decyzji rozpoczynających tok inwestycji w postaci budowy domów czy jego rozbudowy, także tutaj coś tutaj pozytywnego w tej kwestii dzieje się. Oczywiście pandemia hamuje takie ruchy, ale czy szkoła, którą modernizujemy, czy stacje uzdatniania wody, a więc dostępność do wodociągu, to są wszystko elementy budowy infrastruktury, czy utrwalenia, czy poprawiania tej infrastruktury, która bezwzględnie służy pozytywnie i daje taką otoczkę gospodarności, co zachęca mieszkańców do pozostawania na tym terenie, bądź do osadzania się też.